Cześć, witajcie, ja jestem Husiek, a to jest krótki poradnik, e, który Wam obiecałem, jak skopiować i przenieść dom e, ze swojej starej mapy Singleplayer na nową mapę 1.8. Jest to krótki zabieg e, wykorzystujący tylko podstawowy, podstawowe funkcje Word Edita z Singleplayer Commands. Teraz Wam pokażę, co musicie sobie pobrać i jak to zainstalować. No i później przeniesiemy się do Minecrafta. E, czyli tak, na początek wchodzimy na stronkę. Minecraftforum.net Szukamy sobie tutaj Single player Commands e, mod. Ja to Wam podam w opisie filmiku, żebyście sobie mogli od razu pobrać. Pobieramy to tutaj, zakładka Downloads. I pobieramy wersję 2.12.1 dla wersji 1.8.1 beta Minecrafta. Jak już to pobierzemy, oczywiście nie będę pobierał, bo już mam to pobrane na, na pulpicie Jak już sobie to pobierzemy, mamy tutaj takie picze wtedy w sumie jawy. Jar. otworzy nam się instalator, już nie jest to skomplikowana instalacja plików do Minecraft Jar, jak trzeba było sobie manualnie to kopiować, tylko dla tych, którzy nie siedzą w tym bezbytnio, no to jest to bardzo uproszczone. Ścieżka dostępu do Minecrafta jest już automatycznie też wybrana, chyba że mamy ją gdzie indziej, no to wtedy ją zmieniamy, ale standardowo podejrzewam, że wszyscy, albo raczej większość ma appdata rolling Minecraft. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to kliknąć tutaj na Instaluj. Jak już po prostu klikniemy na Instaluj, na samym środku pojawi nam się taki malutki komunikat, że wersja została zainstalowana, no i możemy, możemy się już nią cieszyć w Minecrafcie. No i w sumie to wszystko, jeżeli chodzi o takie rzeczy instalacyjne modu. Reszta już będzie w naszym Minecrafcie, także zapraszam Was do Minecrafta. No i cześć, witajcie ponownie. Już jesteśmy w Minecrafcie i teraz przechodzimy do naszych właśnie światów. Przejdziemy pierwotnie do tego światu, na którym stoi nasz właściwy dom, który chcemy skopiować. Zadam powiem, dlaczego to wrzuciłem. Muszę sobie zatkać dziury. Dobra. No i okej, okay. jak już jesteśmy właśnie w tym naszym świecie, to co chcemy skopiować, wpisujemy komendę WOND potrzebna jest nam właśnie ta siekierka jako narzędzie do wordedita i tak pierwszym krokiem co robimy zaznaczamy lewym przyciskiem jeszcze zaznaczamy pierwszy, pierwszą, pierwszą pozycję teraz przechodzimy na przeciwległy róg naszego domu czyli na ukos, na skos, jak to tam woli tutaj też zaznaczamy, tutaj zaznaczamy drugą pozycję już prawym przyciskiem myszy wyskakuje nam, że druga pozycja została zaznaczona. Najlepiej sobie stanąć na tej samej płytce. I teraz tak, eee, właśnie, tutaj widzicie, podłoga jest o jeden poziom niżej niż to, ta całość, prawda? No i jakbyśmy skopiowali sobie tylko z tego poziomu, no to byśmy skopiowali bez tej podłogi. Zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić, żebyśmy skopiowali sobie i też poziom obniżony, jeśli mamy jakiś eee, w domu. Czyli tak, expand. Czyli zaznaczenie nasze, expand 1 down, czyli będzie jeszcze zaznaczone o jeden poziom niżej, niż, niż tu stoimy. Uch, no już jestem, niestety miałem telefon. No i tak, wracając do tego, co mówię expand 1 down, czyli zaznaczamy jeden poziom niżej, niż na którym stoimy. Naciskamy Enter, 672 bloki zostały zaznaczone poniżej naszego poziomu, ale musimy jeszcze zaznaczyć resztę naszego domu, czyli ten górny poziom. Robimy dokładnie to samo, tylko że Expand, załóżmy, nie wiem, tam damy 30 klocków do góry i tutaj już damy Up, czyli do góry. Klikamy znowu Enter, 20 160 bloków zostało zaznaczonych. I teraz już mamy zaznaczony cały dom, dom, czyli niższy poziom, wyższy poziom i możemy go skopiować. No dwa razy slash, komenda kopiuj. Bloki zostały skopiowane. No i to jest w sumie w zasadzie tyle co potrzebujemy na tym naszym starym świecie. Możemy z tego wyjść. Oczywiście nie wyłączajcie Minecrafta, jeżeli chcecie kopiować, bo jak już wyłączycie, to musicie zaznaczać i kopiować jeszcze raz. Automatycznie znowu przechodzimy do naszego świata, czy znaczy wyboru wyboru menadżera światów wybieramy nasz świat, na którym chcemy wkopiować nasz dom o mnie to widzę tutaj taki no, świat nie za bardzo no ale dobra nieważne no i tutaj tylko co musimy zrobić to po prostu wkleić. paste wklejamy, wciskamy Enter, chwilkę czekamy o, no ja to mam, że jest owca w środku no i domek mamy wklejony. Oczywiście tutaj u mnie to wygląda troszkę krzywo, no bo raz, że mało miejsca, a na dwa to jest tylko taka drobna pokazówka. Oczywiście wy musicie sobie po siebie jak chcecie, żeby to stało i tak dalej. Jest możliwość obrócenia domu, ale obrócacie go przed wklejeniem. Oczywiście możecie też cofnąć komendą UNDO, tylko że komenda UNDO czasami lubi się posypać i robi się crash Minecrafta. Nie wiadomo przez co hmm. wydaje mi się że to jakiś błąd yy single project commands jeszcze ale ja spróbuję cofnąć tą zmianę może mi się gra nie wysypie jeżeli się wysypie no to no to trudno to po prostu yy, na tym zakończę ten wtedy poradnik ale przed tym w razie czego by mi się wysypała aby obrócić dom który jeszcze nie jest wklejony bo obracacie domy tylko wtedy kiedy nie są wklejone zaczacie dwa razy slash wpisujecie rotate i 90 stopni lub 180. Jeżeli o 180, to wiadomo, będzie w przeciwnym, w przeciwnym kierunku 90 stopni, czyli na boki. I możecie tak sobie obracać do woli. Rotate 90, rotate 90, rotate 90. Jak sobie go obracać, aż wkleicie go sobie, te tak chcecie. Ale ja teraz spróbuję go cofnąć. Jeżeli by mi się nie udało, no to dogram jakieś krótkie pożegnanie i myślę, że będziecie wszystko wiedzieć o co chodzi. No ale spróbuję go cofnąć. Wpisujemy undo i udało się. Minecraft się nie posypał, czyli czasami zadziałają te komendy. I jak widzicie, nie ma. Dobra, no i teraz jak sobie chcę ten dom obrócić, no to wpisuję rotate 90. Wyskakuje nam, że nasze zaznaczenie, to wszystko skupowane zostało obrócone o 90 stopni. I teraz nie będę się przemieszczał w inną miejsce, tylko będę stał w tym samym miejscu, żeby wam pokazać, że rzeczywiście ten dom został obrócony i będzie już stał inaczej. Wpisujemy paste. I jak widzicie, nic się nie stało, ale dom jest obrócony. <laughs> Czyli jak była dawniej ta dróżka, ten, nie wiem, ten hall w domu tutaj, no to się automatycznie zmienił tutaj, no bo dom został obrócony. I teraz zamiast owcy na korytarzu Mam ją w kuchni Na nie owca? O, widzę, że jej się podoba Zadowolona cała sobie chodzi Ja sobie jeszcze, o, piek podlecimy do góry O! Spawnery świń w domu? Lol <grystanie> No to jest taki przykładowy domek wstrzymany z planet Minecraft także Dla przykładu dla waszego Oczywiście tak jak widzicie, tutaj wyszłem na, na wodę no bo wklejone jest po prostu tak, tak o, żeby wam pokazać, że to, że to działa i jak to działa. Oczywiście czasami, o właśnie, jak wklejacie, kraszują się drzwi. Nie wiadomo czym przez co jest to problem, jest to problem występujący i na multiplayer i na yy, single player. Kopiowanie budynków, wklejanie, yy, odbywa się na tej zasadzie i na multi, i na singlu, także jeżeli będziecie umieć, umieć kopiować go na multi czy na singlu, działa to na tej samej zasadzie, tak samo kopiujecie. Oczywiście, żeby na przykład skopiować y, dom y, świata ze świata, na przykład z jednego na drugiego za pomocą multiplayer, no to musicie używać y, pluginu na przykład do multiświatów. Y, taki plugin to się to jest bodajże multiverse, który pozwala nam na wklejanie dowolnej ilości światów do na nasz serwer. No Ale wydaje mi się, że przez singla jest to szybciej, mniej pierdaszenia, że tak powiem. I, i, no i to sama, ta sama zasada działania. Także myślę, że wam wszystko wyjaśniłem. Że wszystko wszystkim co poradzicie, dzisiaj widzicie, jest to banalnie proste i nie ma dużo roboty. Robi się to bardzo szybko, wystarczy tylko po prostu w odpowiednim miejscu stanąć postacią. Ewentualnie jak ktoś źle wkleimy, no to oczywiście jest komenda cofni obróć także nie ma problemu jak się pomylimy z czymś to już nie będzie się tego dało rady cofnąć wszystko się da także dzięki za uwagę no i aha właśnie, jeszcze jedna taka rzecz żebyście sobie nie zapomnieli jeżeli chcecie kopywać bardzo duże budynki to kopiujcie je po kawałku i przesuwajcie tam do, do reszty do reszty budynku bo jeżeli kopujecie gigantyczne budowle, ja nie mówię, że jakieś tam swoje domki, czy zagody czy coś, bo to, to jest malutki domek, ale no, nie wiem, w sumie budynki typu, nie wiem, jakieś tam katedry, czy, 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 czy budynki rozmiarów e, hogwartu, mysza, czy coś, to są już gigantyczne budowle, które nie zostaną przeniesione e, za jednym zamachem, bo po prostu Wasz komputer tego nie wytrzyma, no, bo to są gigantyczne ilości bloków, no i po prostu zamulą, zamulą cały komputer, także nie polecam przenoszenia olbrzymich budowli. Ewentualnie kopiowanie, jeżeli macie tam załóżmy u siebie jakiś tam na single zrobiony kompleks, jakieś tam kilkunastu budynków połączony z czymś, to przenoście je pojedynczo, wklejajcie sobie, później to sobie to regulujcie jakoś, jak chcecie to postawić. Nie przenoście od razu całości, tylko po trochę, żeby raz, pójdzie Wam to sprawniej, i szybciej. Dwa, macie mniejsze mniejsze szanse, że wystąpi Wam jakiś błąd, a trzy, no to że, że nie stracicie nic przez właśnie jakieś błędy czy coś. Dobra, mam nadzieję, że wszystko Wam pomogłem, że Wam wyjaśniłem co i jak, nie będziecie mieć z tym problemów. Jeżeli Wam poradnik się przydał i w ogóle, no to łapka do góry w ramach podziękowania, że tak powiem. Mnie to satysfakcyjny oczywiście i motywuje do dalszej pracy. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tych, którzy jeszcze nie subskrybowali, a podoba się to. Podobają się moje filmiki, no i w ogóle. E, dobra, no to ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. No i do zobaczenia w innych odcinkach Minecrafta. Moich przygód w Minecrafcie i tak dalej. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.